Witajcie ludzie w Elder Scrolls Arena. Od razu ostrzegam, że nigdy nie grałem w tą część, także let's play pewnie będzie dosyć długi. Jeżeli ktoś chce, może sobie teraz poczytać. Ja nie bardzo jestem w stanie to robić, ponieważ trochę pikselowe to jest. I to jest menu główne gry. Tak więc zaczynamy nową grę. Au. Będę musiał ściszyć tą muzykę z poprzedniego, z tego intra, ponieważ nieźle daje po uszach. No i generalnie w tym intrze chodziło o to, że jakiś Igantan wysłał aktualnego cesarza do jakiejś innego wymiaru, zajął jego miejsce i w ogóle. Także teraz gra nas pyta o stworzenie klasy, także wygenerujemy sobie ją. 10 kół pytań będzie zadanych, musimy wciskać A, B lub C, ok. O Boże, strasznie to czułe. There's a lot of hatred expression in the world of Tava, and there's a lot of people called telepaths. Maybe you can find them from the concepts too. Wiele ludzi dyskutuje na temat grupy nazywającej siebie telepatami. Zostali wynajęci przez City State, państwo miasto Króli, City State Kings, Króli państw miast i pogłoski głoszą, że telepaci potrafią czytać umysł i powiedzieć, czy ktoś mówi prawdę lub nie. Ja wierzę, że to jest okropna praktyka, że lojalni ludzie do króla nie mają się niczego obawiać. In this times it's necessary. Czyli, że jest to mniejsze zło, tak jakby. To już niemoralne. Pewnego słonecznego popołudnia mój ojciec Stalin daje mi wybór. Czy wybieram pracę w kuźni,
pracę jako zbieracz, czy jako rybak? No, idę do później. Biorę udział w królewskim polowaniu. Którego zwycięzca będzie mieć takie bogactwo, że będzie żyć komfortowo do końca swojego życia. Jestem sam, przynajmniej tak mi się wydaje. I znajduję strzałę wystrzeloną z łuku mojego przyjaciela. Kiedy odzyskuję strzałę, żeby przyjrzeć się bliżej, słyszę odgłosy zbliżającego się mojego przyjaciela. I teraz, czy decyduję się na to, że ja wystrzeliłem tą strzałę i to mi należy się honor zabicia tej zwierzyny. Pokazać wszystkim strzałę i ogłosić mojego przyjaciela zwycięzcą, czy zasugerować podzielenie się pieniędzmi, mówiąc, że to strzała przyjaciela zabiła zwierzę, ale to ja wyśledziłem zwierzynę. No, nie będziemy jakimiś strasznymi skąpcami. Otis, przyjaciel, został pobity przez chłopca kilka lat starszego. A nie. Otisa. Ona, przyjaciółka, została pobita przez chłopca kilka lat starszego od niej i ode mnie i prosi o pomoc. Zbieramy garstkę przyjaciół i zastawiamy pułapkę. Mówimy jej, żeby unikała tego rozbójnika, czy wyzywamy tego starszego chłopca na pojedynek, wiedząc, że prawdopodobnie dostaniemy baty. Chcę. Zbrojmistrz Festil opowiada opowieść o wielkim królu w dalekich ziemiach, który stworzył wspaniałe balony ogromnych rozmiarów, które potrafiły transportować tuziny ludzi drogą powietrzną. Jeżeli byłbym tym królem, pyta się, jak użyłbym tego balonu? Do eksploracji niedostępnych wcześniej lub niebezpiecznych terenów trzymałbym balon jako sekret. Trzymałbym istnienie balonu w sekrecie i użył jako zaskoczenia przy następnym ataku lub obronie. Zleciłbym stworzenie tuzin takich balonów w nadziei, że polepszy to system transportowy w moim królestwie, dzięki czemu polepszy się przepływ danych. Mniej więcej o to chodzi. Powiedzmy, że
Mój ojciec wraca z targu, kiedy widzi mojego chłopca uciekającego ze sklepu. W jego... Przepraszam. W jego rękach widnieje kawałek chleba. Za nim biegnie piekarz z tasakiem w swojej ręce. Wie, że chłopiec musi być głodny, ale miasto cierpi z powodu suszy, co powoduje, że żywność jest droższa. Czy opowiem się po stronie prawa i ponagle ojca, żeby zatrzymał chłopca, pomogę biednemu znaleźć drogę ucieczki przed piekarzem? Poczekam, aż mój ojciec zdecyduje za mnie, mniej więcej ta trzecia opcja. Pomożemy mu. Ponieważ bardzo napierałeś, Zbrojmistrz Festil powiedział ci kilka wskazówek na temat magicznego uzbrojenia. Później ćwiczysz łucznictwo z kilkoma przyjaciółmi. Jeden chłopiec, który nigdy wcześniej... Jeden chłopiec, który nigdy nie był dobrym łucznikiem, nagle stał się mistrzem strzelectwa i nagle zdajesz sobie sprawę, że musi używać magicznych strzał. Co robisz? Mówisz innym o strzałach w przyjacielskim meczu. Używanie magicznych przedmiotów to oszustwo. Mówisz przyjaciołom, że zauważyłeś, że on używa magicznych przedmiotów. Mówisz mu, że zauważyłeś, że używa magicznych strzał. Jeżeli nie podzieli się ze mną trochę, to powiem zbrojmistrzowi. Czy taki skarżyk pyta? Nie mów nic. Jeżeli będziesz w potrzebie na magiczne strzały, możesz zawsze zagadać do niego później. To naprawdę nie jest oszustwo, to po prostu inna umiejętność. Ja bym się raczej czuł urażony, że ktoś oszukuje. Twój dobry przyjaciel jest zakochany w dziewczynie z sąsiadującej wioski, która ledwo go zna. On jest ekstremalnie nieśmiały i inexperienced. Jest ekstremalnie nieśmiały i nie ma żadnego doświadczenia i prosi cię o pomoc. Co mu zasugerujesz? Spotkać się z nią i zadeklarować miłość? Dowiedzieć się trochę o niej? Napisać anonimowy list? Jak się kogoś kocha, to raczej powinno się o tym powiedzieć. Łódka, w której się znajdujesz, została złapana w
niebezpieczny wir wodny. No i łódka zaczyna pod wpływem wirowania, łódka zaczyna tonąć. Nie widzisz żadnego wyjścia, które nie kończyłoby się śmiercią, więc... Bierzesz wiosło i... Nie, bierzesz wiadro i zaczynasz wylewać wodę, mając nadzieję, że łódka utrzyma się nad wodą jeszcze kilka sekund. Siadasz i akceptujesz swoje przeznaczenie. Zanurkuj w ten wir, wiedząc, że być może przyspieszysz swoją śmierć, ale przynajmniej coś robisz. Co? Słyszysz, jak zbrojmistrz Festil przypomina podczas... lekcji na temat broni, że intencje twojego wroga mogą być... że możesz zobaczyć intencje swojego wroga w jego broni. O. I proponują mi klasę łucznika. Nie do końca tego się oczekiwałem. No ale cóż, skoro Gera twierdzi, że najlepiej nadawałbym się jako łucznik, no to... będziemy łucznikiem. Nazwiemy się Najos, standardowo. Jesteśmy mężczyzną. Przepraszam. Skąd pochodzisz? Najlepiej byłoby być chyba leśnym elfem. Czyli z Valenwood? Tak myślałem. Okej, teraz jest dystrybucja punktów do naszej postaci. I nam chyba będzie zależeć na zręczności. Nie wiem. Wytrzymałości. Nic, porolujmy trochę. Tu już jest trochę lepiej. Widzę, że największy bonus mamy do szybkości i do zręczności, więc chyba te dwa
te dwie statystyki są, że tak powiem, modyfikowane przez naszą rasę. Chciałbym mieć z 65 zręczności na początek. O. I mam dwa bonusowe punkty, czyli dodam tu jeden. I może do wytrzymałości jeden. Okej. Teraz musimy wybrać swoją twarz. Wybierzmy jakąś, która nie jest strasznie odrzucająca. Na przykład go. To była Ria, która powiedziała nam, że jesteśmy jedyną nadzieją całego tego świata, Tamriel. No i musimy wydostać się z tych lochokanałów, no nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie, tym zajmiemy się już w następnym odcinku. W tym to już by było na tyle. Dziękuję za uwagę, za oglądanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania, jeżeli się Wam podobało. Ja się już z Wami żegnam. Na razie.